Cześć wszystkim. Jesteśmy już w Szwecji, o czym wiecie. Wczoraj spaliśmy w miejscowości Karlstad, a dzisiaj jedziemy do Sztokholmu. Nasz cel jest jasny i prosty, ciśniemy. Dojedziemy tam albo dzisiaj wieczorem, znaczy dzisiaj wieczorem, bo po południu niestety opłaty są dosyć spore, więc jeśli dojdziemy tam w godzinach popołudniowych, a na to wszystko wskazuje, no to gdzieś się zatrzymamy i wjedziemy dopiero wieczorem. Czytamy sobie książkę Skandynawski Raj, którą dostaliśmy od Adama, dziękujemy. Bardzo fajna, bardzo super książka. Właśnie napisał ją Anglik mieszkający w Danii i postanowił zbadać, dowiedzieć się, dlaczego Skandynawia jest uznawana za, wszystkie kraje skandynawskie po kolei, w rankingach są zawsze uznawane za jeden z najszczęśliwszych krajów. Także bardzo interesująca rzecz. Czytamy, ja na głos. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Dzisiaj mamy piękny, cudowny dzień. Jest bardzo zimno, jesteśmy w Sztokholmie, spaliśmy w samochodzie. Było 6 stopni temperatury, wszystko wam powiem. 6 stopni, jak się rano obudziliśmy, bardzo zimno. Szyby były mokrusieńkie. Rano wstaliśmy, niestety daleko mamy parking, więc wzięliśmy rowery. Bo na 10 godzinę chcieliśmy zdążyć na free walking tour po oprowadzanie darmowe z przewodnikiem po Sztokholmie, ale niestety spóźniliśmy 9 minut, bo mi się zepsuło coś, odpadła taka blaszka w rowerze, musiałem ją usunąć. No i się spóźniliśmy, oni poszli bez nas. Więc teraz idziemy z Kasią do shopping, kurczę, jak to się nazywa, second handle, czyli do sklepu z używanymi ubraniami, bo podobno są tutaj fantastyczne okazje i fantastyczne sklepy w Sztokholmie. No i Kasia się już nie może doczekać, aż coś kupi, ja pewnie też. Kaszowi, buty, rękawiczki, czapka. A, no tak. Kurtka. Ja mam kurtkę. Co prawda kilkuletnią, ale mam. Anyway, później pójdziemy na kawę do mojego starego biura w Sztokholmie. No i o pierwszej godzinie pójdziemy na drugą turę free walking tour, czyli no, to co nam przepadło rano, no to jeszcze pójdziemy z innym po prostu przewodnikiem, ale o godzinie 13. Także podejrzewam, że wam wszystko pięknie, ładnie powiem i pokażę w najbliższych minutach. Ja jeszcze śpię, sorry za to, że jestem taki nieciekawy, ale chciałem wam po prostu na żywo powiedzieć, co się dzieje. No, to tyle. Idziemy dalej. Przeniosłem się w czasie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem na półkach sklepowych takie radia. Z tego czasu to było moje marzenie. Powiedziałem, że nie tylko moje. Są odtwarzacze płyt, są odtwarzacze DVD, są torebki, jest moja cudowna żona, są buty, czapki. Ogólnie jak na sklep z odzieżą używaną, jest tutaj bardzo ładnie poukładane wszystko kolorystycznie. Są buty, no. Wszystko jest w swoim kolorze, w swoim, powiedzmy, gamie, niektórzy. No są t-shirty osobno, bluzki osobno, spodnie osobno, krótkie, niebieskie, wszystkie pogrupowane. Także no, bardzo ładnie zadbany sklep. Dużo jest takich vintage, drogich rzeczy. Ale no ja znalazłem sobie czapkę za 3 euro. Bo mi zimno po prostu, a będzie pasować chyba, nie? Zobaczymy. Nie przymierzałem jeszcze. Dobra, będzie. Zostaje na głowie. No jak? Super! Kupiłam sobie bluzę, o której od dawna marzyłam. Tak? Była? Czekała na ciebie? Tak. To super. Ready to go. Gdzie teraz? Jeszcze jeden, teraz szukamy butów Łukaszowi. Mi? No. Ja mam buty. Ale one są chłodne. Chłodne buty? Jest to wielka szkoda, że w Polsce nie ma takich sklepów z używanymi książkami, z używanymi płytami, z używanymi filmami, ubraniami i sprzętami gospodarstwa domowego, kieliszkami, kubkami i tak dalej. Bo każdy z nas ma mnóstwo takich rzeczy w mieszkaniu, w domu, niepotrzebnych, przeczytanych książek, a komuś to jeszcze się może przydać.
Pytam wszystkich po szwedzku, wiadomo, nie? Ale w Anglii też takie sklepy funkcjonują, mają się bardzo dobrze. Więc pomysł do Polski wysyłam. Kolejna ciekawostka, którą się z wami chcę podzielić, jest taka. Kosz na grilla, na odpadki grillowe. Jak kończysz, bo tu jest wolno, nie? Podejrzewam, no na pewno. Wolno sobie palić grilla w parku, więc kto sobie wypali grilla, to żeby go nie wrzucał do kosza na śmieci. To są specjalne kosze na grilla i spotkaliśmy się z takimi koszami już w kilku miejscach tej części świata. Bardzo, bardzo fajny pomysł, super. Proszę wszystkich włodarzy i burmistrzów, żeby takie coś wprowadzili w swoich miastach, bo to jest super. Jak tam przepiękna żona? Co teraz? Pojadłaś? Chłodno. Chłodno? Co ci mąż obiecał? Herbatę na mieście. Pewnie w McDonaldzie, ale dobre i to. Nie, pójdziemy do kawiarni. To nie Norwegia. No. To i lećmy. Teraz na skrzyżowaniu, którym nie wiadomo, kto miał pierwszeństwo przejazdu. Nie ma tu żadnego znaku, nie ma tam żadnego znaku, poza oczywiście tymi przesila pieszych, ponieważ tutaj obowiązuje zasada prawej ręki i w bardzo wielu miejscach na skrzyżowaniach nie ma znaków, nie wiemy, kto ma pierwszeństwo, nie ma drogi z pierwszeństwem przejazdu, a na drugiej stronie trójkącika. Nie, tu jest taka zasada, nasz kolega mówił, w Norwegii tak jest. No. Że jest jakaś zasada, ale nie pamiętam jaka, nie wiem, czy to chodzi o prawą rękę. Chyba prawej ręki. Także uważajcie, jeżeli będziecie jeździć, bo nie wiadomo, kto ma pierwszeństwo. A jeszcze jedna ciekawostka, tutaj za nami jest biuro Spotify'a. Także tutaj wybierają te wszystkie playlisty, których słuchamy, te tutaj komponują te wszystkie soundy, no, jak to się nazywa? Playlisty. I wymyślają te wszystkie rzeczy do aplikacji. I tutaj pobierają pieniądze za tą usługę. Chwileczką weszliśmy do kościoła, które mijaliśmy, bo wyglądał bardzo ładnie, więc postanowiliśmy wejść do środka. Kościół jest otwarty, oświetlony i tak sobie siedzimy i zastanawiamy się, czy to jest nasz kościół, czy nie nasz kościół. I tak się rozglądam, patrzę się, a tu za mną to jest ewidentny dowód na to, że to jest nasz kościół. Nie tylko, że jest z tego samego wyznania, też jest tu polska flaga, jest obraz z Jasnej Góry i obraz z Łagiewni Krakowskich. Także na 100% tutaj prowadzą ten kościół Polacy. Dobra, szarpnąłem się i zaprosiłem Kasię na herbatę do kawiarni. It kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart.
Pamiętacie, jak dzisiaj rano mówiłem, że idziemy szukać butów do sklepu używaną odzieżą? Przed chwilą dostaliśmy maila od firmy, która produkuje buty, znanej firmy, znaczy dobrej firmy. I chcą nam dać buty, mi i Kasi, po parze butów na zimę, więc już nie musimy szukać po używanych sklepach butów. Dostaliśmy w prezencie, czy dostaniemy w prezencie buty. Kaśka właśnie wybiera teraz, jakie to mają być. Ja bardzo proste, ja jestem prostym człowiekiem, więc ja szybciutko wybrałem. No. Ja tak szybko jeszcze się upewnia. Kasia jeszcze się upewnia, które ona wybrała. Super, pokażemy wam ale później, jak dostaniemy. Kasia, gdzie my to jesteśmy? Jesteśmy teraz w takim bardzo, bardzo fajnym, eleganckim sklepie. Są tutaj akurat za mną jest Monopol, ale nie ma tak, że wchodzisz sobie i wybierasz, dotykasz, tylko jest wszystko za szklaną szybą. Bierze się tam bilecik, tak jak w kolejce do lekarza albo po prawo jazdy. Tutaj. I tam potem się podchodzi do kasy. Tu się przyciska przycisk, tak, wyskakuje bilecik. Już mieliśmy. Bilecik się później wyświetla tutaj. I podchodzi się. Bardzo mili, elegancy państwo obsługują i wydają. Jesteśmy w ogóle w takim właśnie eleganckim miejscu w sklepie. Można tu kupić mięsa, sery, no wszystko, tylko wszystko wygląda tak właśnie ładnie. Jest podzielone na takie działy. Przewodnik opowiadał historię o królowej Krystynie, której ojciec umarł na wojnie i jego żona, czyli królowa ówczesna, była tak zakochana w swoim mężu, że kiedy jego ciało wróciło z powrotem do Szwecji, nie mogła się pogodzić z tym, że on umarł, więc kazała go wypchać i przez 19 miesięcy trzymała jego ciało w sypialni. Potem powiedzieli, że czas odpuścić i go pogrzebać. I już. Nagrody Nobla. W Oslo rozdają pokojowe, a tu resztę. Okej, okazuje się, że Szwedzi są bardzo podobni do, szczególnie ci ze Sztokholmu, są bardzo podobni do Finów. I nie lubią interakcji socjalnych w miejscach publicznych. Jedyne, na co można sobie pozwolić, to zwrot hej, hej. Żadnego pytania, jak się czujesz, skąd jesteś i co robisz. Myślę, że mi się to spodobało. O, tu jeden z moich ulubionych sklepów. Siostra H&M-u, H&M-u. Kos. Bardzo elegancka forma. Wow, to co tu się stało. Tam w tym budynku za mną w 1973 był napad na bank i tutaj narodził się też termin syndrom sztokholmski. Całą historię można sobie wygooglać. W każdym razie nasz przewodnik opowiadał o tym, a pojawił się pan, który brał udział w tym napadzie na bank, także grubo. No i telewizja, nie wiadomo skąd. Nieźle. Wow, wow, wow. Powolutku, na spokojnie, muszę wam jeszcze raz opowiedzieć, co się wydarzyło na tamtym placu. Zacznijmy od historii głównej, wątku głównego, czyli sprzed tego sprzed 45 lat. W tym budynku, który widzieliście ze zegarem złotym na środku, był wtedy bank i w sierpniu 73 roku pewien Szwed wszedł tam z bronią, no i krzyknął, niech się dzieje party i to jest napad na bank. Zażądał pieniędzy i wziął wtedy czterech zakładników. Oczywiście zjechała się policja, różne tam służby. No i ten człowiek, który napadł na bank, miał kilka żądań, a jednym z nich było na przykład ściągnięcie swojego kolegi z celi. No i dostarczyli mu tego kolegę, nie wiedzieć czemu. No i we dwójkę przez kilka dni siedzieli tam w banku i w sumie przez te kilka dni zostały z nimi trzech pracowników banku, trzy pracownice.
No i one tam się z nimi po prostu zżyły. I tak narodził się termin syndrom sztokholmski, oznaczający, że ofiara zaczyna odczuwać pewnego rodzaju empatię, nawet sympatię do swojego oprawcy. I tak dokładnie się właśnie stało w tamtym banku. Po kilku dniach, kiedy policja w końcu tam weszła i uwolniła te ofiary, panie były bardzo takie niezadowolone z tego i bardzo niezadowolone z faktu, że ich oprawca został ujęty, odmówiły składania zeznań na policji. Co więcej, z czasem się zaprzyjaźniły, nie dość, że z oprawcami, to jeszcze z ich rodzinami i podobno są przyjaciółmi do dziś. I właśnie, kiedy o tym wszystkim opowiadał nam nasz przewodnik, nagle pojawiła się ekipa filmowa, kamera, mikrofon i jakiś pan, który opowiadał o czymś pomiędzy tym wszystkim. I okazało się, że oni właśnie nagrywali program i dokument na temat syndromu sztokholmskiego, a ten pan w dłuższych włosach to była osoba, która brała udział w tamtych wydarzeniach właśnie w 1973 roku i potwierdziła nam prawdziwość całej tej historii, którą opowiadał przewodnik. No i było to niesamowite zrządzenie losu, dlatego po prostu aż odjęło mi mowę z zaskoczenia i zdziwienia całą tą sytuacją. I teraz po więcej szczegółów odsyłam Was do Google'a. Jeśli Was interesuje, to bardziej tam znajdziecie więcej informacji. Jedno z najważniejszych szwedzkich słów, które każdy Polak znać musi, to skol. Oznacza na zdrowie. Pippi Langström pochodzi ze Szwecji i dzisiaj jedziemy do niej, a pokażemy Wam ją dopiero jutro. Szwedzi mają talent do robienia sklepów w każdym temacie, specjalistycznych. Mijaliśmy już też sklep, który sprzedawał takie urządzenia, do nakładania. Do nakładania na buty w szpitalach. Takich tych ochronnych siateczek. Tak. Także ciekawi są Szwedzi. O kurwa, ciekawe, tutaj są też sowskie ubranka. Elbert Taube, to jest ten, co jest na banknocie u ciebie. To jest ten sam. No ej, pokaż, trzymaj. No, tak samo się nazywał ten gość na banknocie. To jest pamięć. Czyżby to była prawda? Tak, to on. Evert Taube. No to dowiedzmy się, kim był ten człowiek. Ta sama buzia. Tam jest tabliczka. No był kompozytorem na pewno, bo mam tutaj nutki. To jest właśnie zwiedzanie z Łukaszem i Kasią, nie? Szwedzki pisarz, artysta, kompozytor. I no piosenkarz. I proste. To bez Google'a wiedzieliśmy. Na co on tak patrzy? Nie wiem. Moi kochani, przepiękny, cudowny, fantastyczny Sztokholm. Aż żal odjeżdżać. Ja jestem uraczony tym miejscem. Jest na miejscu numer jeden wśród dużych miast. Ze wszystkich stolic, które widziałem, ta mi się najbardziej podoba. Piękne budynki, zadbane, ulice szerokie, jezdnia, rowerzyści. Wszystko super. Więc mi się bardzo podobało. Kasia? Tak, ja czuję niedosyt. Jesteśmy tu za krótko, ale niestety musimy jechać. Na pewno wrócimy, a moglibyśmy nawet tu zamieszkać. Tak czuję. Jest tutaj coś takiego, nie wiem co to jest, ale czuję się tutaj trochę jak w Polsce, także bardzo mi się podoba, z tym, że wszyscy ludzie są bardzo fajnie ubrani, sklepy są bardzo fajnie wyglądające,
No super, super. Jest dosyć elegancko, zadbanie, czyste ulice, mili ludzie, nie uśmiechają się za bardzo, ale są życzliwi i sympatyczni. Bardzo fajne miasto. Jesteśmy zadowoleni z wizyty w Sztokholmie, polecamy wszystkim. A teraz jedziemy do miejscowości, skąd pochodzi Astrid Lindgren, czyli... Autorka dzieci z Bullerbyn i Pippi Langström. Pippi Langström, jedziemy do Pippi Langström. Więc no, to tyle z Sztokholmu, a z Pippi Langström to zobaczycie w następnym odcinku. Majo!